Saga Duszy Świata to finał całej historii WoWa do tej pory, a dodatek War Within stanowi pierwszy z trzech jej rozdziałów. Jest to zwieńczenie najważniejszych wątków lorowych sianych na przestrzeni ostatnich 20 lat, przez co jeśli ktoś nie jest na bieżąco, to może nie rozumieć, co się dzieje w historii. Oto jest więc taki skrótowy zarys tego, co trzeba wiedzieć, aby zrozumieć wydarzenia w nadchodzącym dodatku. Jednym z głównych motywów uniwersum Warcrafta, to znaczy wojennego rzemiosła, jest wzajemna wojna pomiędzy sześcioma największymi mocami kosmologicznymi. Każda z nich próbuje przejąć planetę, na której mieszkamy my, to znaczy Azeroth. I na przestrzeni lat w historii WoWa zwalczaliśmy różne z nich, a z innymi okazjonalnie współpracowaliśmy. Uśpiona bowiem w planecie jest istota o ogromnej mocy, tytułowa Dusza Świata o imieniu Azeroth, którą te moce chcą właśnie dostać w swoje ręce. Milenia temu Azeroth przejęte zostało przez moc pustki, a planetą rządziły istoty zwane starymi bogami, to znaczy Old Gods. Imperium zostanie ostatecznie zniszczone przez Tytanów, potężne istoty mocy porządku, które powstały z dusz świata, takich jak Azeroth właśnie. A Azeroth jest szczególną duszą świata, ponieważ zgodnie z naszą wiedzą najpotężniejszą, jaka aktualnie istnieje w kosmosie. Po swoim zwycięstwie Tytani i ich siły porządku zorganizowały porządek życia na Azeroth i przez wiele lat historia świata i kosmosu, jaką znaliśmy, to była wersja podana nam przez Tytanów, na tej zasadzie, że historia pisana jest przez zwycięzców. Dziś jednak wiemy, że wiele w tych historiach było przekłamań na rzecz mocy porządku i o tych kłamstwach właśnie między innymi będzie nadchodząca saga World Soul. Obydwie ze wspomnianych wyżej mocy kosmologicznych, zgodnie z naszą wiedzą, stanowić będą również głównych antagonistów nadchodzącej sagi. W War Within oraz Midnight będziemy walczyć głównie z mocami pustki, a w dodatku finałowym The Last Titan walczyć mamy nawet z samymi Tytanami, to znaczy mocą porządku. Szczegółów rzecz jasna na razie nie znamy. Każda z mocy Warcrafta ma swoją unikalną charakterystykę. Z tych dwóch nas interesujących najbardziej na potrzeby tego odcinka i nadchodzących dodatków, porządek jest mocą zorganizowania, logiki i autorytaryzmu nieznoszącego odstępstw od ułożonego z góry planu, tak jak na przykład porządku ustanowionego przez Tytanów, a z kolei pustka jest taką mocą Lovecraftowej tajemnicy, szaleństwa, szeptów i kosmicznej otchłani chcącej pochłonąć wszystko. W War Within, to znaczy tym pierwszym rozdziale sagi, naszym głównym wrogiem będzie Zalatav, starożytna i potężna istota mocy pustki. Po raz pierwszy mieliśmy z nią styczność w dodatku Legion parę lat temu, w którym gracze grający kapłanami cienia odnaleźli starożytny sztylet, w którym Zalatav była uwięziona. Dodatek później udało jej się ze sztyletu uwolnić za sprawą tajemniczego paktu zawartego z ostatnim żyjącym starym bogiem Nyzofem. A przez tysiąclecia swojego uwięzienia knuła ona plany, których ziszczenie ma mieć miejsce właśnie w nadchodzącej sadze. Zalatav jest postacią bardzo tajemniczą i na przestrzeni lat, jakkolwiek mamy wiele szczątków informacji na jej temat, dających pewien obraz, to nie posiadamy na razie jeszcze kluczowych informacji na jej temat, w tym tego, czym ona dokładnie w zasadzie jest. Choć istnieją uzasadnione spekulacje oczywiście. Z całą pewnością na tym kanale pojawi się jeszcze o niej nie jeden filmik, a więc z tego miejsca zaproszę również do subskrypcji i łapkowania filmiku, jeśli się podoba i chcielibyście więcej WoWowego lore. Na cinematiku zapowiadającym War Within umknąć waszej uwadze mógł gigantyczny miecz wystający z planety. We wspomnianym dodatku Legion, w którym poznaliśmy Zalatav, głównym antagonistą dodatku był płonący legion demonów mocy chaosu, przewodzonych przez upadłego tytana Sargerasa. W kulminacji Legionu, gdy z pomocą Tytanów więzimy Sargerasa, ten w desperackiej próbie wbija swój miecz w Azeroth. Wszystko wskazuje na to, że lokalizacja wbicia miecza nie była przypadkowa i znajduje się ona blisko miejsca, w którym przebywać będziemy w War Within. I o tym miejscu też pomówmy. Głównym kontynentem War Within jest Khaz'Algar. Wyspa i podziemia będące domem dla ziemnych, to znaczy kamiennej rasy krasnoludów. Ziemni zostali stworzeni przez Tytanów milenia temu podczas wojny z Mrocznym Imperium i pomagali oni w ustanowieniu tytanicznego porządku na Azeroth. To z nimi styczność będziemy mieli w dwóch pierwszych krainach, Isle of Dorne oraz w podziemiach Ringing Deeps.
Następną krainą, głębiej pod powierzchnią Azeroth, jest Hallowfall, w którym spotkamy przedstawicieli Imperium Aratorskiego, religijnie wyznających moc światłości, które to Imperium znajduje się na nieznanych nam dotąd lądach po drugiej stronie planety. Aratorzy do Hallowfall zostali sprowadzeni przez wielki kryształ światłości, wokół którego rozgrywa się początek fabuły Warweaving, i to właśnie ten kryształ jest celem Zalatha. Dlatego też moc światłości wezwała swoich wyznawców Aratorów do obrony przed służącym Zalatha w pajęczym Nerubianom, których królestwo Ashkahet stanowi z kolei ostatnią, najgłębszą krainę, którą zwiedzimy na start nowego dodatku. Tak jak ziemni w czasach starożytnego Azeroth służyli Tytanom, tak Nerubianie stanowili kiedyś sługi mocy pustki i mrocznego Imperium. Pierwszy rajd na Warweaving to pałac rzeczonych Nerubarów z ich pajęczą królową na czele. Głównymi protagonistami Warweaving będzie Anduin, Aleria, Magni i Fral. No i oczywiście my, bohaterzy Azeroth, jakże nie patrzeć. O historii i motywacjach tych postaci będę robił osobne filmiki. Link do jednego z nich o Tralu jest w rogu. I to jest taki ogólny zarys fabuły nadchodzącego dodatku w pigułce. Pominąłem tu rzecz jasna wiele detali, więc jakbyście chcieli poznawać najnowsze lore WoWa bardziej dogłębnie, to raz jeszcze zapraszam do subskrypcji po więcej filmików w przyszłości. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.